Mam nadzieję, że po zobaczeniu poprzednich filmów z serii Przedszkole Druku 3D wiecie już, z czego zbudowane są drukarki oraz macie podstawową wiedzę na temat najprostszego materiału do druku, czyli PLA. A w dzisiejszym filmie idziemy o krok dalej i zabieramy się za przygotowanie modeli 3D do druku. W tym celu niezbędny będzie komputer z odpowiednim oprogramowaniem, o którym opowiem więcej za chwilę, ponieważ na samym początku chciałbym skupić się na jednej bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie skąd w ogóle pozyskać model 3D, który później będziemy chcieli wydrukować. A są na to chyba tylko dwie drogi, czyli albo tworzymy własny model od podstaw, albo pobieramy gotowy projekt z internetu. Jeżeli chodzi o projektowanie podstaw, to często mnie pytacie, z jakiego programu do projektowania korzystam. No a na co dzień, ze względu na to, że jestem studentem i mam dostęp do praktycznie wszystkich programów firmy Autodesk, to do projektowania wykorzystuję Fusion 360, no i dobrze się czuję w tym programie, jest on dla mnie wystarczający, a z czego będę korzystał, jak już kończy mi się ta licencja, no to nie mam pojęcia, ale na razie się tym nie przejmuję. A wracając do samego projektowania, to przede wszystkim najważniejszą zaletą takiego podejścia jest 100% wpływ na finalny wygląd naszego wydruku, ponieważ projektując samemu możemy nadać własne wymiary, jakie nas interesują, oraz własny finalny kształt naszego modelu. Dodatkowo możemy zaprojektować naszą część stricte pod druk 3D, a jest to bardzo istotne, żeby właśnie projektować nasze części pod technologie, z których później chcemy je wykonać. W przypadku używania gotowych modeli, które możecie pobrać sobie z popularnych stron internetowych, takie jak Thingiverse, Printable, MakerWorld czy wiele innych, dłuższa lista tych popularnych stron w opisie. Macie dostęp do naprawdę wielu ciekawych projektów, których pewnie sami byście nie wymyślili, albo wasze umiejętności w projektowaniu nie pozwoliłyby na stworzenie takiej czy innej rzeczy. Dodatkowo muszę wam tutaj zaznaczyć, że praktycznie wszystkie projekty udostępniane w internecie do druku są na licencjach, które nie pozwalają na wykorzystanie tych projektów w celach zarobkowych. A informacje o licencjach oczywiście znajdziecie praktycznie przy każdym projekcie, dlatego warto jest się tutaj nad tym chwilę zastanowić i popatrzeć, bo może akurat jakiś projekt, który znajdziecie, autor tego projektu pozwoli właśnie na wykorzystanie go w celach zarobkowych, a zainteresowane osoby oczywiście odsyłam do internetu, żeby sobie więcej na ten temat poczytały. No a dodatkowo oprócz samych ograniczeń licencyjnych, to niestety praktycznie wszystkie projekty udostępniane są jako plik STL, co sprawia, że ewentualna edycja danego modelu, na przykład jego kształtu, no jest bardzo trudna, a wręcz praktycznie niemożliwa. Dlatego jaką drogę do pozyskania waszego modelu wybierzecie, tak naprawdę zależy już tylko od was. No dobra, tak jak już macie swój własny model 3D, czy to w postaci pliku STL, STEP czy 3MF, to potrzebujecie jeszcze oprogramowanie, które przygotuje ten model do druku 3D. I takie programy nazywane są slicerami, czyli w wolnym tłumaczeniu krajalnicą. No właśnie za sprawą tego, do czego te programy są wykorzystywane, a wykorzystywane są one do pocięcia waszego modelu na warstwy, tak aby możliwe było późniejsze jego wydrukowanie. Generalnie takich oprogramowań na rynku jest naprawdę sporo, ponieważ praktycznie każdy producent drukarek 3D posiada własne oprogramowanie. Dlatego stwierdziłem, że bez sensu byłoby wam opowiadać o wszystkich parametrach, ustawieniach, które da się ustawić w takim programie. Bardziej chciałbym się skupić tutaj dla osób początkujących na tym, jak powinno się prawidłowo zorientować wasz model na stole, aby łatwo dało się go wydrukować, jak dodać podpory, ewentualnie jakieś wypełnienie temperatury druku ustawić. A takie bardziej szczegółowe ustawienia w slicerze, myślę, że sporo takich filmów znajdziecie w internecie. A jeżeli będziecie chcieli, żebym to ja dla was taki film nagrał, to śmiało piszcie w komentarzach. Także weźmy już sobie komputer do ręki i uruchommy nasz slicer. No dobra, to przejdźmy już sobie do naszego programu i w głównej zakładce Home możecie pobrać sobie jakieś gotowe projekty z internetu, ewentualnie odpalić na nowo projekty, które wcześniej używaliście, którymi się zajmowaliście. Natomiast my przejdźmy sobie do konkretów, do nowego projektu. I jak widzicie, po uruchomieniu nowego projektu ukazuje nam się przede wszystkim stół roboczy, na którym będziemy umieszczać nasze modele. Do góry znajduje się panel różnego rodzaju funkcji, o których za chwilę więcej opowiem. Po lewej stronie możecie wybrać sobie
drukarkę 3, to oryginalną od Bamboo Lab'a, wtedy wybieracie sobie konkretny model, ale również nie ma żadnego problemu, żeby używać tego programu do innych drukarek, bo tak jak widzicie, jest tutaj no, sporo opcji do wyboru. Poniżej możecie znaleźć sobie takie ustawienia odpowiadające za rodzaj tego plate'a, na którym będziecie drukować. Natomiast ja jeszcze na pewno zrobię taki film, w którym postaram się Wam troszeczkę opowiedzieć o tym, jak przygotować już stricte się do druku, jak przygotować drukarkę, jak posmarować stół i tak dalej, więc o tym na pewno w następnym filmie, tutaj nie będziemy się tym zajmować. No a poniżej tutaj, jeżeli posiadacie automatyczny podajnik filamentu, no to tutaj jest lista aktualnie używanych albo raczej umieszczonych filamentów w tym podajniku. Również możecie sobie wybrać jakiś inny filament. To już zależy od tego, do czego chcecie Wasz model wykorzystać. No i poniżej jeszcze znajduje się naprawdę sporo różnego rodzaju opcji i głównie dzisiaj nimi nie będziemy się zajmować. O tym może w jakimś innym filmie, bo zobaczcie, naprawdę jest tego sporo, a to dopiero było podstawowe po wejściu w zaawansowane. No to tutaj tych funkcji jest no masa. Masa funkcji, o których dzisiaj dla osób początkujących nie jest to aż tak istotne, więc zapomnijmy sobie o tym. No to przejdźmy sobie do przygotowania naszego pierwszego modelu do druku. Specjalnie na potrzeby tego filmu stworzyłem taki model z różnymi rodzajami, jakimiś wpustami, otworami i tak dalej, żeby jak najwięcej Wam pokazać. Nie będę wchodził tutaj dokładnie w wszystkie szczegóły, bardziej skupimy się na tym, jak po prostu ten model zorientować na stole i co możemy z nim zrobić. Także klikając na niego pojawia nam się już tutaj sporo opcji. Możemy sobie oczywiście nasz projekt czy tam model poprzesuwać na stole, poumieszczać. Jeżeli mielibyśmy więcej takich plików tutaj umieszczonych, zresztą możemy to w łatwy sposób sklonować i wtedy mamy dwa takie projekty. Możemy wtedy właśnie sobie je porozmieszczać lub zrobić to automatycznie funkcją Arrange i ładnie mamy to rozmieszczone. Usuńmy sobie. Możemy również poobracać sobie manualnie nasz model, jeżeli jest to konieczne, jeżeli musimy to zrobić, to możemy to zrobić właśnie funkcją rotacji, ale ja preferuję na przykład zastosowanie takiej półautomatycznego ułożenia lub całkowitego automatycznego ułożenia. Wtedy program sam nam dostosowuje, w jaki sposób chcemy mieć ustawiony nasz właśnie projekt czy model na stole. Jednak jeżeli byłaby konieczność lub okazałoby się, że program zrobił to średnio, no to oczywiście możemy sami sobie poprawić. Możemy również zeskalować sobie to, co wcześniej przygotowaliśmy, jeżeli okazuje się, że na przykład jaka część jest za mała albo po prostu to, co pobraliśmy z internetu, chcielibyśmy, żeby to było większe, no to w miarę w łatwy sposób możemy to zrobić. Oczywiście robi się to proporcjonalnie lub też można każdą oś z osobna skalować, ale pamiętajcie, że to jest po prostu takie powiększanie, więc jeżeli macie jakąś cienką ściankę i zeskalujecie, no to ta ścianka będzie po prostu grubsza, też dłużej się to wszystko będzie oczywiście nam drukowało. Mamy też taką fajną funkcję jak pocięcie modelu, jak widzicie tu wystają takie różne rzeczy, jeżeli chcielibyśmy się tego w łatwy sposób pozbyć, no to możemy to zrobić po prostu przesuwając tą powierzchnię, dajemy sobie nacięcie, tak chcemy to zrobić i już mamy to przygotowane. Osobno mamy te pliki, możemy je sobie usunąć i pracować sobie dalej. My sobie natomiast wrócimy do poprzedniej formy. No i z takich funkcji ważnych to by było tak naprawdę tyle. Także zróbmy sobie nasze pierwsze cięcie, zobaczmy jak to wygląda. Generalnie udało się pociąć nasz model, jak widzicie 88 warstw powstało tutaj naszego modelu, ale zobaczcie, ukryłem tu pewne ciekawostki, a mianowicie zrobiłem tutaj otwory, jeden prostokątny, jeden okrągły. No i zobaczcie, generalnie ten prostokątny powinien się w łatwy sposób wydrukować, pomimo tego, że jest w powietrzu, ale technologia druku 3D FDM w szczególności pozwala na drukowanie pewnych rzeczy w powietrzu. Może nie tak stricte w powietrzu, bardziej jest to taka forma mostu, więc można to wydrukować. Natomiast zobaczcie, co się tutaj dzieje. Pamiętajmy, że jesteśmy na planecie Ziemia i jest tutaj coś takiego jak grawitacja i podczas przygotowywania naszej modeli jest to bardzo istotne, żeby o tym pamiętać, bo zobaczcie sobie, że tutaj jest część drukowana
całkowicie w powietrzu. No i jest to niemożliwe, żeby po prostu się wydrukowało takie coś, taki okrąg, dlatego musimy zastosować tutaj podpory lub opcjonalnie przerobić nasz projekt tak, żeby na przykład zrobić tutaj jakąś fazę, nawet to teraz szybko Wam mogę pokazać, można by tutaj stworzyć jakąś fazę i pozbylibyśmy się tego problemu. Wtedy można by to było w ten sposób wydrukować, natomiast nie mamy takiej możliwości, na przykład, bo pobraliśmy nasz projekt z internetu, to możemy łatwo za pomocą supportu po lewej stronie włączamy support i mamy kilka tutaj opcji, na przykład taką automatyczną, dajemy potni, no jak widzicie, możemy już zauważyć, że podpory zostały dodane, da się to wydrukować, nie ma tutaj niczego w powietrzu, mamy nasze podpory, które w łatwy sposób powinny się oderwać później od naszego wydruku. Przeglądając dalej nasz model, no to możemy zobaczyć, że tu jest coś pod kątem drukowane, ale raczej powinno się to w dosyć łatwy sposób wydrukować. Nie powinno tutaj stanowić to żadnego problemu. Także o takich rzeczach musicie pamiętać właśnie podczas umieszczania waszego modelu, orientowania go na stole, ponieważ będzie to miało później wpływ na to, jak będzie finalnie wyglądał wasz wydruk i również jak bardzo on będzie mocny, wytrzymały. A co do wytrzymałości, no to jeszcze możemy przejść sobie do zakładki z wypełnieniem. Jak możecie zobaczyć, mamy tu masę różnego rodzaju wypełnień. Niektóre są mocniejsze, niektóre słabsze, ale to też zależy, czy drukujecie na przykład figurkę, wtedy ona nie musi być jakaś wytrzymała, ale jeżeli drukujecie jakiś haczyk, uchwy, no to warto by było, żeby on był wytrzymały. Na przykład możemy zastosować sobie plaster miodu jako wypełnienie. No i zobaczcie, wtedy mamy plaster miodu. Możemy zmienić sobie gęstość wypełnienia procentowo. Wtedy tego wypełnienia mamy mniej. Oraz również warto jest pamiętać o ilości ścianek bocznych. Jak możecie zobaczyć, mamy teraz tutaj dwie. Jeżeli tu w lewej stronie zmienimy sobie na czwórkę, dajemy potni i mamy wtedy cztery ścianki. I więc wydruk powinien być zdecydowanie mocniejszy. No dobra, to przejdźmy sobie teraz do drugiego modelu, w zasadzie do gotowej figurki Hulka, którą pobrałem sobie z internetu. Jak zobaczycie, na gotowych ustawieniach pozwoli nam program oczywiście to pociąć i moglibyśmy to wrzucić na drukarkę i teoretycznie oczywiście wydrukować, bo jak zaraz zobaczycie, no właśnie, mieliśmy włączone podpory i zobaczcie, ile tych podpór tutaj było. Trzeba zastosować, żeby można było to wydrukować, ponieważ ta ręka, jak widzicie, no też jest drukowana w powietrzu, aż program nie daje rady. Jest tutaj drukowana, powstaje ona w powietrzu. Jeżeli byśmy wyłączyli nasze podpory, no to niestety, ale powstałoby to w powietrzu i nie dałoby się tego za bardzo wydrukować, więc na takie rzeczy oczywiście musicie zwracać uwagę, bo program wam przepuści i to, ale no niestety, zobaczcie. No ciężko raczej by było coś takiego wydrukować, więc musicie zwracać na takie rzeczy uwagę. A co do wypełnień, do ilości powłok, no to tutaj wszystko już raczej trzeba zrobić metodą prób i błędów. To już będziecie widzieć podczas drukowania, podczas później używania waszych gotowych wydruków, jak one się zachowują, jak dobierać te parametry. Na pewno warto jest też wspomnieć o tym, że możemy wpływać na jakość wykończenia ilością, a raczej grubością naszych warstw. Tak jak możecie zobaczyć, teraz grubość warstw mam ustawioną na 0,8, więc ten Hulk no nie wygląda za dobrze, ta twarz na przykład jest taka średnia, barki też średnio wyglądają, a gdybyśmy zmniejszyli sobie tą ilość warstw na coś powiedzmy mocno skrajnego, aha, nawet mi nie chce przepuścić, a najmniej można 0,8 dać, ze względu na to, że ten parametr jest mocno uzależniony od średnicy dyszy, no ale o takich aspektach raczej będę mówił w następnym filmie z tej serii, tutaj tylko skupiamy się na tym, jak poprawnie przygotować, zorientować nasz właśnie model i zobaczmy, zaraz powinno nam pociąć ten plik. No jak widzicie, program męczy się, bo mamy ustawione bardzo dużą ilość warstw, natomiast tutaj na przykład te barki dużo lepiej już wyglądają, więc trzeba też myśleć pod kątem takim, jak finalnie chcemy, żeby nasz wydruk wyglądał. To również tutaj jest wiele takich parametrów, które
no warto je sobie ustawić. Natomiast jeżeli chodzi o te wszystkie funkcje, no to polecam po prostu pooglądać sobie w internecie, co one znaczą. Zresztą, jak na każdą najedziecie, również macie informacje. Ja tylko przedstawiłem Wam te takie najprostsze, czyli te ścianki, ilość warstw, podpory. Reszta raczej nie jest aż tak istotna. Także teraz na szybko przejdźmy sobie jeszcze do Prusa Slicera. No jak widzicie, jesteśmy już w Prusa Slicerze. Generalnie, mimo że jest to inny program od innego producenta, to praktycznie nawet ikonki wyglądają tak samo. Przesuwania, skalowania, rotacji, obrotu takiego półautomatycznego, cięcia. Wszystko wygląda praktycznie tak samo i w zasadzie tak samo działa. Więc jeżeli nauczycie się, już wypracujecie swoje metody, jeżeli chodzi właśnie o przygotowanie takich modeli, to tak naprawdę obojętnie w jakim programie to będziecie robić. Oczywiście ze względu na to, że jeden program ma tak nazwane funkcje, drugi ma tak nazwane, będziecie musieli się troszeczkę tego poduczyć, czy raczej po prostu przestawić, ale najważniejsze jest właśnie taka ogólne takie spojrzenie na to, jak powinniście przygotowywać wasze modele, czyli właśnie jak ustawiać je na tym stole. Pamiętanie o podporach jest oczywiście również tutaj bardzo ważne. No i zobaczcie, losowe ustawienia. Włączmy sobie jedynie może jeszcze tutaj podpory. No i dajemy sobie cięcie. Jak widzicie, pocięło nam. Oczywiście no, bez podpór tutaj na halku to raczej średnio się to wydrukuje, ale tutaj już w zupełności ten pierwszy model powinien się wydrukować. No i to tak naprawdę tyle, jeżeli chodzi o takie najważniejsze rzeczy. No i dotarliśmy do końca kolejnego filmu z serii Przedszkole Druku 3D. Ja mam świadomość, od razu Wam zaznaczam, że ktoś może za chwilę mi powiedzieć, że to jest beznadziejny film, ponieważ dalej nic nie wie o ustawieniach, powiedzmy, jak ustawić warstwy, powłoki, jakieś przyspieszenie i tak dalej. Natomiast ja nie chciałem skupiać się tutaj na stricte ustawieniach slicera, że macie ustawić wartość 100 albo 105 i będzie ok, tylko bardziej chciałem pokazać Wam, żebyście zaczęli myśleć w taki sposób, jak drukarka pracuje, czyli zwracali uwagę na to, czy coś drukuje się w powietrzu, czy nie trzeba by czegoś może podeprzeć. Oczywiście wypełnienie i tak dalej jest bardzo istotne, ponieważ ma one duże znaczenie przy wytrzymałości naszych modeli, które później sobie wydrukujemy. Ale to już wszystko trzeba też robić metodą prób i błędów, troszeczkę doświadczanie, troszeczkę na początku na oko, a potem już, jeżeli nabierzecie wprawy, jeżeli zauważycie, że 10% wypełnienia takiego czy innego jest za małe, łamie się to, ale przy 30 już jest odpowiednio sztywny nasz model. To wszystko oczywiście wejdzie Wam w krew, jeżeli będziecie się uczyć. Tylko proszę Was właśnie, żebyście pamiętali o tym i patrzyli na te modele tak, żeby dało się później to wydrukować, a nie żeby powstała jakaś kaszana. No bo szkoda jest po prostu marnować filamentu, czasu drukarki, no i Waszego czasu na poprawianie swoich własnych błędów. A w tym momencie to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że taki materiał Wam się spodobał. Oczywiście możecie dać znać w komentarzach pod tym filmem. Wiem, że zbliżamy się już do 1000 subskrypcji. Czy w momencie tego filmu już będzie te 1000, czy dopiero będziemy dobijać, to i tak mega Wam dziękuję, bo otworzy mi się, wydaje, że możliwości na dalszy rozwój tego kanału. A w tym momencie to już by było na tyle. Zapraszam Was na kolejne materiały, które myślę już niedługo pojawią się na kanale. A tymczasem to wszystko. Miłych i udanych wydruków. Cześć!